Witajcie kochani, jest godzina druga, audycja będzie długa, tak poważnie witam w magazynie Bundestalk. Podsumujemy to wszystko, co wydarzyło się w szóstej kolejce Bundesligi, a także dzisiaj oczywiście kilka ciekawych wątków chcemy poruszyć. Będzie także łączenie, dzisiaj konkretnie z Frankfurtem, o tym za chwilę. Natomiast witam gości, Damian Gąska, Die Qualität, Weszło FM. Dzień dobry. Marcin Bożencki, Via Play. Dzień dobry. Komentator Bundesligi, nasz ekspert od dłuższego czasu. Słuchajcie, nie wiem od czego zacząć, no to zacznę banalnie od łez trenera Streicha we Fryburgu, bo no kończy się pewna epoka, epoka piękna, epoka okraszona, jeśli niewielkimi sukcesami, na pewno stabilizacją, na pewno fajnym pomysłem, na pewno też powiedziałbym osiągnięciami, nawet czasami ponad budżet i oczekiwania. To zdecydowanie tak. Drużyna aktualnie piąta w tabeli, ale trzeba na to faktycznie spojrzeć szerzej. Teraz szósty sezon z rzędu w pierwszej Bundeslidze, ale były też europejskie puchary, była Liga Europy w jednym sezonie. Łzy i trenera Streicha, i w ogóle wszystkich widzów, którzy byli na stadionie we Freiburgu. 999 to jest liczba, która opisuje nam, ile goli padło na tym stadionie od 1954 roku. Rozgrywane były tam mecze Freiburga. Tutaj widzimy trenera, który ruszył do kibiców i prowadził już nie tyle doping, co takie pożegnanie po zwycięskim meczu 3-0, także w pięknym stylu się pożegnali. I faktycznie Freiburg jest takim wyjątkiem na mapie nie tylko niemieckiego futbolu, ale myślę, kiedy popatrzymy szerzej na całą Europę, na te poważne ligi, nie znajdziemy, przynajmniej szukaliśmy z Marcinem, podobnego klubu z lig top 5, by tak długoterminowo patrzono na zespół, na pracę trenera, który jest w klubie od 90, to idealnie to obrazuje. Trener od 95 roku w klubie. Na różnych funkcjach oczywiście, tak. Czy szef skautu, dyrektor sportowy, czy no, kapitan też już 15 lat grający w tym klubie. Faktycznie ciężko znaleźć podobny zespół. I tak twardo stąpający po ziemi, bym powiedział, no bo nikt tam, mimo tego, że oni już są długo w pierwszej Bundeslidze, nie rzuca haseł z europejskimi pucharami. Może troszeczkę powinni się docenić, bo jeżeli Union Berlin może grać w Lidze Konferencji w tym sezonie, to spokojnie widziałbym też Freiburg w tych europejskich pucharach. To jest też niesamowita historia. Od 1995 roku Christian Streich, który tak naprawdę pierwszy zespół obejmuje w grudniu 2011 roku. Będzie dekada. Ale jest w tym klubie od momentu, kiedy ten zespół prowadził jeszcze ten niesamowity, legendarny Volker Finke, który pracował z drużyną Freiburga dokładnie 16 lat, od 1991 roku do 2007. Potem pamiętamy Robin Dutt, następnie przez chwilę Zorki i grudzień 2011 Streich. On tak naprawdę no, wiedział o tej drużynie wszystko, obejmując ją w 2011 roku. No tak, zwłaszcza, że wcześniej był trenerem juniorów, więc znał też dobrze akademię, na której właściwie Freiburg w tym swoim rozwoju bazuje, no bo tak jak Damian wspomniał, tam nie krążą wielkie pieniądze. Czasem oczywiście wyda się więcej na transfer, na jakieś piłkarza, ale to więcej to znaczy kilka milionów, a nie kilkanaście albo kilkadziesiąt. Natomiast cały czas akademia dostarcza produkty pierwszej drużynie i to jest jakby baza do rozwoju. No fajny taki stadion, bardzo klimatyczny. Zawsze mieliśmy te ujęcia. Cieszę się, że go nie burzą. Fajnie, że go nie burzą, mają tam grać rezerwy, drużyna kobiet, no ale też taki charakterystyczny, bo tak jak wspominaliśmy już parę razy, między jedną a drugą bramką metr wysokości różnicy, za krótkie boisko też, więc właściwie rokrocznie działacze Freiburga musieli prosić o specjalne pozwolenie na rozgrywanie tam spotkań, no ale jednak był to troszkę stadion, oczywiście klimatyczny, historyczny, natomiast hamujący rozwój klubu, no bo choćby brak tych lóż VIP-owskich, a jak wiadomo wpływy finansowe z wynajmu takich lóż są ogromne, więc generalnie będzie to krok cywilizacyjny dla Freiburga. A na nowym stadionie takich lóż będzie 20 plus 200 miejsc VIP-owskich. Jak oceniacie, jaka będzie dysproporcja, powiedziałbym, budżetowa, możliwa do uzyskania w trakcie sezonu, czy też różnica z dnia meczowego pomiędzy Dreisam Stadion a tym nowym obiektem Europa Park, stadionie, które zbudowane jest na 37 tysięcy widzów. Co ciekawe, no też jakby z hołdem do tej tradycji niemieckiej, to znaczy mówię o miejscach stojących. To jest bardzo ciekawe, bo budujemy nowoczesny obiekt, oczywiście zachowując proporcje
proporcje i też bardzo racjonalnie podchodzą do tematu. Nikt tam nie wyskakuje ze stadionem na 50-60 tysięcy widzów, bo byłoby to nieracjonalne. Na pewno wpływ z dnia meczowego będzie większy, bo te 10-12 tysięcy kibiców więcej no jednak generuje z samych biletów. Generalnie na przestrzeni sezonu było rokrocznie zapotrzebowanie na karnety o 6 tysięcy większe niż można czyli było pomyśleć. Bardzo to już samo to 6 tysięcy karnetów na sezon. Czyli jest z małą górką, tak? No bo mówimy o tych 10-12 tysiącach, 6 tysięcy większe zapotrzebowanie karnetów. Liczą na to, że zespół grający dobrze no będzie jeszcze bardziej interesował lokalną społeczność. I faktycznie te miejsca stojące no są fenomenem, bo nam się to kojarzy w dużej mierze z latami jeszcze 90. No i oczywiście wcześniejszymi czasami w Bundeslidze. A tutaj jednak jest to uwzględnione. Oczywiście jeżeli zakwalifikują się do europejskich pucharów, no to wiemy, że sytuacja wygląda inaczej, bo tych miejsc siedzących jest 22,3 tysiąca, więc tak mniej więcej tyle, ile teraz na starym obiekcie. No i tak jak powiedziałem, będą loże, będą miejsca VIP-owskie, więc można też drożej sprzedać te bilety i z tego, co się interesowałem na Europa Park Stadion, też mocno rozbudowany merchandising ze sklepikiem klubowym, też myślą o muzeum klubowym. To oczywiście też generuje dodatkowe wpływy z biletów z takiego muzeum, po prostu odwiedzających ten obiekt, nie tylko w trakcie dnia meczowego. Tak jak kiedyś otwierał Arenę Owszalkę swoją bramką Tomasz Hajto, to tutaj Drajzam zamykają też Polacy, Rafał Gikiewicz i Robert Gumny. Zamykają dramatycznym występem Augsburga. Ale nie zamyka tego Rafał Gikiewicz tysięcznym golem. No nie zamyka. Brakowało tego tysięcznego gola. To też pozwoliłoby Freiburgowi przeskoczyć Borussię Dortmund w tabeli. Generalnie Augsburg żenująco zły. Myślę, że Rafał Gumny po raz kolejny jako półprawy stoper w tym trzyosobowym bloku defensywnym. Natomiast Robert oczywiście. Zrobiłeś cross. Robert Gumny. Natomiast myślę, że udział przy dwóch pierwszych golach złamał linię spalonego. No faktem tam nie było też zgrania między nim a kolegami z defensywy. Natomiast to łamanie linii defensywnej doprowadziło do dwóch bramek. Rafał Gikiewicz właściwie za żadnego gola winny nie był i ze dwie, trzy takie mega groźne piłki wyciągnął. No, patrzymy oceny Kikara, no to wszyscy piłkarze z pola mieli od 4,5 w górę, czyli im wyżej, tym gorzej, a Rafał Gikiewicz miał trójkę, więc wiecie co, nie nastawiałem się przed tym spotkaniem, że to będzie jakieś wielkie widowisko, ale zaimponował mi też Freiburg, szczególnie w pierwszych 45 minutach. Oczywiście zachowując proporcje, zagrali w takim bawarskim stylu, oni kontrolowali ten mecz, oni zrobili swoje, strzelili gole i w stylu Bayernu Monachium, oczywiście zachowując proporcje i wartość zawodników, oni po prostu trzymali pod kontrolą te spotkanie, trzymali zawodników Augsburga i absolutnie żadna krzywda im się nie mogła przytrafić, za co wielki szacunek i dla trenera, i dla piłkarzy. Myślę, że warto też tutaj zwrócić uwagę na profilowanie piłkarza i na określoną charakterystykę graczy, których przez lata najpierw chciał mieć kiedyś u siebie Volker Finke, jednak w ostatnich tych blisko 10 latach już trener Christian Streich, bo wielu piłkarzy po prostu do Freiburga nie pasowało. Ja nawet pamiętam takie świetne 45 minut ofensywne Kapuski, gdzie Polak zostaje zdjęty i potem trener jakby szczerze, uczciwie, no bez, powiedziałbym, żadnej osobistej urazy, bez takiej wycieczki personalnej mówi, to po prostu nie jest chłopak, który będzie pasował do nas, do drużyny, nie ma pewnego nawyku taktycznego, nie potrafi grać w defensywie na tym poziomie, którego ja wymagam. No u Christiana Streicha troszkę jak u Ursa Fischera w Unionie Berlin, jednak są takie wymagania wobec piłkarzy, których jeżeli się chociaż jednego tego wymagania nie spełnia, to właściwie jest już skreślany, a przecież wtedy Bartosz Kapustka. Rzeczywiście ten jego epizod wypadł słabo, natomiast on miał takie dwa mecze z rzędu. Najpierw zdaje się z Schalke, potem z Wolfsburgiem, gdzie chyba strzelił gola albo asystował, tam z Schalke trafił w poprzeczkę. No generalnie wyglądał bardzo dobrze w ofensywie, wydawało się, że utrzyma miejsce w składzie. On potem został całkowicie odsunięty. No u Christiana Streicha trzeba biegać, trzeba być odpowiedzialnym za defensywę, za taktykę. No to najlepszym przykładem tego jest napastnik Lukas Hiller, który w sumie nie ma jakichś mega wybitnych statystyk bramkowych, osiągnięć strzeleckich, natomiast wykonuje niezwykle pożyteczną pracę dla zespołu. No jest wyżej w hierarchii, choćby od Nilsa Petersena, który ten zmysł do strzelania bramek ma zdecydowanie lepszy. Ale zobaczcie, że tam nie ma żadnej takiej wielkiej gwiazdy. Tam właśnie jest wszystko wyrównane po całym zespole. No i to się okazuje, no jest no, może jeszcze nie sukcesem, jakimś cząstkowym sukcesem, ale są na dobrej drodze, by ten sukces finalnie osiągnąć, więc no to na pewno imponuje. I myślę, że nie zmienią podejścia i pod względem finansowym, i też tym mentalnym, o którym ty mówiłeś, i będą konsekwentnie tą ścieżką podążać. No bo dzisiaj, żeby mówić o gwiazdach, to pewnie byśmy wymienili Schlotterbecka, może Vincenzo
Grifo. No, pozycja Petersena jest, no, jest mocna w tym klubie, no ale no, piłkarsko no, to też są takie, tak, czy Schlotterbeck czy Grifo, no są to gwiazdy oczywiście Freiburga, kluczowi piłkarze, no ale tak mimo wszystko w skali ligi są inni zawodnicy, tak, porządni, z potencjałem na więcej, ale nie są to coś wybitni gracze. Ale jeżeli solidni ligowcy robią na chwilę obecną piąte miejsce w tabeli, pewnie. No oczywiście jeszcze wiele kolejek przed nami, ale jeżeli oni te miejsce będą się kręcili do samego końca przy tych europejskich pucharach, no to tym bardziej większy szacunek dla tych zawodników. A gdybyście tak popatrzyli wstecz i wspomnieli gwiazdy czy też znanych piłkarzy Freiburga, to kogo w pierwszej chwili macie w głowie? Myślę, że ty to pewnie Gruziński Freiburg. Ja mam takie dwie nacje, bo to byli Gruzini, to o czym mówisz. Nie, to był Jaszwili, Kobiaszwili i Cikiwiszwili. No ale też pamiętajmy, że tam jednak przez pewien czas było trzech Tunezyjczyków, bo był Zubir Baja, był Selimi i był Ben Slimane, także... Ale widzisz, znowu mówimy o nacjach piłkarskich, to nie jakichś mocnych, ani wtedy, tym bardziej teraz. I to byli zawodnicy, no też jakieś trzymający się też w grupach, którzy potrafili w tym Freiburgu stworzyć coś ponad swój poziom. No ale zobacz, by zadać takie pytanie, nie mówimy o gwiazdach w skali ligi. A nawet jeżeli mieliśmy takie wymienić, no to no nie wiem, Papis, Cisse, no mimo wszystko tacy zawodnicy, którzy gdzieś tam się przebili, pograli, natomiast... Cejer, Joachim Löw. No, to już rozciągamy to na taki etap czasowy. No wiesz, no tutaj podsumowujemy 40... stadion, Rajzan, wielką historię. Tak. Ale zobaczcie, że też jak tak mówimy o Freiburgu, przecież oni też spadali z ligi, potrafili do tej ligi wrócić. No wiemy, jak wiele klubów o wiele bogatszych, z większą historią, większymi sukcesami, po spadku, no nie radzi sobie z tym szybkim powrotem. Freiburgowi się to udało. No tak, to ja chyba takie cenię. Pierwsze też trzy nazwiska, które mi przychodzą do głowy z historii, to na pewno Sebastian Kehl. Tak. Gdzie tutaj zaczynała się jego kariera taka poważna. Na pewno Gimien, z racji tego, jak się wymieniało to nazwisko. No i pamiętam też, to dźwięczało nam w uszach, kiedy jeszcze w Polsce nie można było oglądać Bundesligi, tylko gdzieś tam szukaliśmy antena satelitarna, magazyn RAN w Sat 1 i pomocnik z Argentyny Rodolfo Esteban Cardozo. Cardozo również grał w tym klubie. Słuchajcie, od Freiburga do Eintrachtu, można powiedzieć, w ligowej tabeli też już znaczna różnica punktowa po tych sześciu kolejkach, bo ona dokładnie wynosi, jeśli dobrze liczymy, punktów 7, 5 ma Eintracht Frankfurt, 12 Freiburg. Freiburg tyle samo co Borussia Dortmund za plecami Wolfsburga i Bayeru Leverkusen, dokładnie o punkcik, ale teraz już Frankfurt bierzemy na tapetę i po raz pierwszy w tym sezonie Bartosz Niedźwiecki już z awansem, już od razu widać, że inna koszula, inna kamizelka, kiedyś speaker, teraz już poważny rzecznik prasowy Eintrachtu Frankfurt. Witamy serdecznie, panie rzeczniku. Witam ślicznie, panie redaktorze, witam Mati, cześć Damian, cześć Marcin, witam wszystkich widzów. Powiedz, co się zmieniło w twoim życiu, poza tym, że kupiłeś willę, czy samochody i łódź? Nic tak naprawdę, jestem ten sam Bartosz Niedźwiecki, co kiedyś, tylko po prostu pełnię inną, nową funkcję w Eintrachtie Frankfurt, teraz tak jak właśnie wspomniałeś, zamieniłem rolę speakera na stadionie na rolę rzecznika prasowego od nowego sezonu, także jest co robić. A specyfika nowej pracy, ona ci odpowiada? Tak, jest bardzo ciekawie. Naprawdę dzień w dzień zastanawiam się z moją ekipą na tym, jak komunikację klubu rozwijać. No i rzeczywiście kierujemy wszystkie tematy, jak chodzi o media i komunikację. Także fajna, ciekawa funkcja, fajna rola. Także naprawdę cieszę się z tego awansu. To cieszymy się również, że tak idziesz powolutku od speakera przez rzecznika. Za chwilę będzie menedżer, potem prezydent i w końcu będziemy mogli przyjeżdżać na loże do Frankfurtu. Słuchaj, zapraszam już teraz. Na dzień dzisiejszy może na trybunę prasową albo coś, ale jakieś tam fajne miejsce bym wam załatwił. Zapraszamy. Słuchaj, my się nawet ucieszymy tym, że będziemy mogli stanąć za bramką i obejrzeć. Tylko zacznijcie grać, bo na razie to powiedziałbym, że jest dużo, dużo poniżej oczekiwań. Jest, tak. Rzeczywiście to pokazuje też to, czego się spodziewałem. Rzeczywiście może i w lecie tak samo wiele kibiców. Jest duży przełom w klubie, prawda? Tak jak wiecie, odszedł Freddy Bobic, Adi Hütte do innych klubów. Oni
przez ostatnie lata rozwijali tak samo ten klub, ale ta baza jednak jest nadal, prawda? Jest ten sam prezes, jest zarząd Axel Hellman, który pełni naprawdę poważną rolę jako drugi członek zarządu Oliver Frankenbach do spraw finansowych w zarządzie, także jest ta fajna baza, ale rzeczywiście duży przełom w ekipie, prawda? Nowy trener, sporo nowych piłkarzy. Ostatnio grało 5 zawodników w podstawowym składzie, dla których Bundesliga jest nową ligą. Muszą się do tego przyzwyczaić, dlatego potrzebujemy troszkę czasu, ale wiem, o co chodzi. Wiadomo, w piłce nożnej liczą się rezultaty, wyniki i tego na dzień dzisiejszy nam brak. Z jednej strony oczywiście od 6 meczów nie przegraliśmy ani jednego, ale też nie wygraliśmy. No, teraz 5 razy z rzędu wynik 1-1 jest to troszkę kuriozalne. Ale mi się wydaje, że pierwsze zwycięstwo tylko kwestią czasu. Natomiast, no wiadomo, wybierając się do Monachium, w następnej kolejce nie będę teraz mówił, że tam wygramy 5-0, prawda? Także to też będzie kolejny bardzo trudny mecz dla nas. A wybierasz się do Monachium? Tak, tak. Jestem na wszystkich meczach pierwszego zespołu, także oczywiście, że wybieram się. No to pewnie wypijemy kawkę, bo też będę miał okazję wpaść do Monachium na to spotkanie. Słuchaj. Super, no to zobaczymy. No, bardzo się cieszę. Chcę porozmawiać o tych zmianach personalnych, bo ja wiem, że 23 miliony są w kasie klubu, natomiast mam wrażenie, że ta historia André Silwy, ona na razie nie jest ani za fajna dla Frankfurtu, ani też dla samego piłkarza, który, no nie wiem, czy jest częścią klątwy numeru 9, jeśli chodzi o Lipsk, bo na razie tylko jedna bramka zdobyta z rzutu karnego przez André Silwę. Było bogato w tamtym sezonie, bo był Jowicz, był André Silva, dzisiaj nie ma żadnego z nich. Pozyskaliście oczywiście Borre, pozyskaliście Lamersa, no ale to są trochę inni piłkarze. Którzy potrzebują czasu, dokładnie. To jest tak, że widzisz, dla Borre to jest też nowa liga, on też się musi przyzwyczaić dopiero do Bundesligi. Sam Lammers tak samo, on wiesz, przez dłuższy czas leczył kontuzję w Atalancie Bergamo. On tak samo musi się dopiero przyzwyczaić do Bundesligi. To jest zupełnie inna liga niż liga włoska, niż liga argentyńska. Także to są chłopaki, którzy potrzebują troszkę czasu. Natomiast co mnie ucieszyło, no to jest to, że Rafael Borre rzeczywiście strzelił swoją pierwszą bramkę w meczu z Köln w ubiegły weekend. No i tych bramek no, czekamy teraz na dalsze gole. A powiedz, to był zawodnik, którego jeszcze jakby w klubie polecał i go przedstawiał Freddy Bobic, czy to już jakby było z nowego rozdania? Nie, to już było po jego kadencji rzeczywiście. To była decyzja trenera Glasnera, następcy Freddy'ego Bobicza, Markusa Krösche, oraz gościa, który jest odpowiedzialny u nas za scouting, czyli szef scoutingu Ben Manga. Okay. To była ta trójka, która sprowadziła Rafaela Borre do Frankfurtu. To pewnie Mangi ani Krösche nie pochwalimy za Lammersa, bo ja szczerze mówiąc, oglądając tego piłkarza we Włoszech, mam poważne wątpliwości, czy to będzie zawodnik, który zagwarantuje, nie wiem, 10-12 bramek Frankfurtowi, głównie z powodów szybkościowych. Natomiast bardzo chcę pochwalić za transfer Jakicia, bo tego piłkarza mieliśmy okazję oglądać chociażby w rywalizacji z Legią Warszawa w kwalifikacjach. Właśnie. Champions tak, League. Tak, pamiętam. Naprawdę muszę ci powiedzieć, że to jest piłkarz, który może być znaczącą postacią przez lata. I teraz pytanie, czy Frankfurt tego piłkarza właśnie oglądał z Legią, czy ta decyzja była podjęta wcześniej, czy gdzieś dopiero na bazie ostatniej rundy? Wiesz co, między innymi w meczu z Legią tak samo, przyznaję szczerze oczywiście, spodobał się ten chłopak i obserwowali go przez kilka dobrych tygodni, czy tam raczej miesięcy. Miał fajny, udany sezon w Zagrzebiu, w Dynamie i nawet dzień przed jego wizytą tutaj, raczej przeprowadzką do Frankfurtu, jeszcze strzelił bramkę nawet w chorwackiej lidze w wyjazdowym meczu. Także chłopak widać waleczny do ostatniej chwili, który do ostatniej sekundy chciał dać wszystko z siebie dla Dynama Zagreb i od pierwszego meczu tutaj naprawdę też świetnie występuje. Wiadomo, dopiero 4 mecze zaliczył, ale już otrzymał tak samo powołanie po raz pierwszy dla niego osobiście do reprezentacji Chorwacji. Słuchaj, Bartosz, a powiedz nam, jak w tej chwili, no gdzieś wiadomo, że zmienia się trener, to zmienia się pewna aura, zmienia się pewien klimat, zmieniają się pewne relacje międzyludzkie. Jak to dzisiaj wygląda z trenerem Glasnerem na tle poprzednika? Czy to jest podobna osobowość, czy kompletnie inny człowiek? Jak inny, to głównie w jakich aspektach?
Wiesz co, on jest, mi się wydaje, że ogólnie troszkę spokojniejszy może od Adi Hütera. Obaj, jak wiecie, Austriacy. Oni tak samo mieli kontakt ze sobą. Spotkali się w lecie, rozmawiali troszkę właśnie o Eintrachcie, o Bundeslidze. Glaser tak samo przecież już zna Bundesligę, doprowadził Wolfsburg do Ligi Mistrzów. Także ogólnie spokojniejszy, ale no, jak coś nie wychodzi na boisko, to też potrafi pokazać inną twarz, być bardziej taki emocjonalny, ale jest bardzo zrównoważony i naprawdę taki bardzo kompetentny człowiek, który jak sam zauważyłem przez pierwsze kilka miesięcy współpracy, żyje dla piłki nożnej dzień i noc po prostu. Także cały czas myśli nad taktyką, nad tym. Także on sam o sobie mówi, że on jest ogólnie niecierpliwy, dlatego mam nadzieję tak samo dla niego, że nareszcie jakoś to pierwsze zwycięstwo jakoś wymęczymy w jednej z następnych meczy, bo należałoby się wygrać w końcu. A w klubie bardziej taki otwarty do ludzi, uśmiechnięty czy introwertyczny? Tak, otwarty do ludzi i szczególnie piłkarze go bardzo wychwalają za jego rzeczywiście fajny sposób prowadzenia tego zespołu. I sami piłkarze nawet mówią, że mamy nadzieję naprawdę, że zrobimy prezent trenerowi właśnie w jednym z następnych meczy jak najszybciej, bo oni mówią, że naprawdę zasługuje na sukces z tym zespołem i piłkarzom się podoba tak samo jego styl prowadzenia tego zespołu. Słuchaj, macie bardzo ciekawą grupę, jeśli chodzi o Ligę Europy. Zaczęliście od remisu z Fenerbahce, teraz wyjazd do Antwerpii, no, która wydaje naprawdę sporo pieniędzy na nowych piłkarzy. Jest też tutaj w grupie Olympiakos. Czy twoim zdaniem dzisiaj Eintracht ma wystarczająco szeroką i dobrą jakościowo kadrę, żeby rywalizować skutecznie na kilku frontach? Wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, że odpadliśmy w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec, niestety, z Waldhof Mannheim. Także przynajmniej już ten Puchar Niemiec odpadł. No, biorąc teraz to pozytywnie, no to rzeczywiście jest tak, że potrzebujemy tą kadrę na kompetycje w Bundeslidze i w Lidze Europy. Także jestem przekonany, że tak. No. Tylko że rzeczywiście im dłużej taka negatywna pasa trwa bez zwycięstwa, tym trudniej się wygrzebać jakby, prawda? Dlatego mam nadzieję, że w Antwerpii w końcu to pierwsze zwycięstwo jakoś wymusi ten zespół i wtedy będziemy troszkę spokojniejsi. Słuchaj, to zaraz oddam głos tutaj Damianowi, Marcinowi, pewnie mają do ciebie jeszcze jakieś pytania. Z mojej strony Jasne. Chciałbym poruszyć ostatnią kwestię, bo prawdopodobnie te 50 tysięcy albo zostało podarowane, albo zapłacone. Chcę cię zapytać, czy odbył się ten słynny grill, który miał zorganizować Filip Kostić i czy jeśli się odbył, to gdzie się odbył, jak się skończył i czy w nim uczestniczyłeś? Nie uczestniczyłem w grillu, ale wiem, że chłopaki się spotkali właśnie między sobą i no, troszkę się rozmówili po tej całej sytuacji, ale wszystko jest w porządku. Ale, Filip, ale rozmówili sami dosłownie, czy tak w cudzysłowie? To już nie będę komentował. Okej, okay, dobra. Nie, ale mieli fajny wieczór ze sobą i rzeczywiście, no, widzicie sami, jak Filip występuje, jest petardą na boisku i rzeczywiście dla niego ten temat jest kompletnie zakończony. Wiesz co, no wiadomo, że tobie będzie troszeczkę tutaj jakby niewygodnie mówić i nie wypada ci z racji pełnionej funkcji. Natomiast no, ja też rozmawiałem z kilkoma ludźmi o tej sprawie Kostića i no, to też nie było do końca chyba tak, jak przedstawiały często media, że to była wina jakby jednostronna, bo wydaje się, że jednak on miał to przyobiecanie Frediego Bobicia na odejście z Eintrachtu Frankfurt za określoną kwotę, tak czy nie? Może. To musicie spytać rzeczywiście i Filipa, i Frediego, ale wiesz, nie jest to takie łatwe, ustalając nawet sprawy wyłącznie ustnie. No każdy sobie może tak powiedzieć, prawda? Ja teraz już, wiesz, tak jak mówisz sam, Mati, ciężko mi jest mówić na ten temat. Pewnych spraw też do końca, nie wiem, to było, wiesz, przed moim czasem na tej funkcji, dlatego nie wiem, co było odmawiane między Fredim a Filipem, Bartosz, ale Bartosz, zapytałem, no, tylko, wiesz, zapytałem, tylko mówię, dobra, zaryzykuję, spróbuję, nie udało się, to w następnym tygodniu muszę odpytać Filipa i Frediego. Damian Gąska, proszę. Właśnie, ja o Frediego Bobicia, czy też może będziesz mówił pomidor, ale też spróbuję i zapytam, no bo wiemy, na jaki klub zamienił Eintracht Freddy Bobic, długo tworzył tą potęgę u was we Frankfurcie, no pojechał do swojego Berlina, nie minęło może zbyt wiele czasu,
czasu, no ale pewnie gdzieś tam komentujecie w klubie to, jak wygląda teraz Hertha Berlin pod jego wodzą, jakby nie patrzeć, i czy jakieś takie uśmieszki się pojawiają na korytarzach, że to nie do końca była trafna decyzja, powrót do domu, do Berlina. Nie, wiesz co, Damian, szczerze mówiąc, nie ma żadnych takich nawet pogłosków albo coś, bo szczerze mówiąc, no sami na sobie i na naszej pracy musimy się skupić, prawda? Jest tak, że sami nie wygraliśmy jeszcze meczów w tym sezonie w Bundeslidze, ani w Lidze Europy. Dlatego, wiesz, no nie będziemy teraz palcem na kogoś innego pokazywać, no nie? Tak jak mówisz, Freddy przez 5 lat zrobił naprawdę kawał dobrej roboty, rozwinął ten klub. Pomógł Eintrachtowi bardzo w ciężkiej sytuacji i dlatego, wiesz, ja nie będę się negatywnie o nim wypowiadał. Postanowił wrócić do Berlina, on, wiesz, jest członkiem Herty od ponad 20 lat i dlatego tam mieszka jego córka, jego żona i też trzeba szanować jego pracę w Frankfurcie i ja osobiście życzę mu wszystkiego dobrego. No poza tym pamiętajmy, że jednak Hertha ma punkt więcej od Eintrachtu o Frankfurt w ligowej tabeli, nawet jeśli jeszcze... Jeszcze nie moment na śmiechy. Eintracht nie przegrał. Nie, dokładnie, ale rzeczywiście, no, ja też się cieszę, jestem ciekawy na mecz z Hertą po przerwie teraz właśnie, która będzie na międzynarodowe rozgrywki. Za 2 tygodnie Freddy będzie gościł we Frankfurcie i no, cieszę się. Podamy sobie ręce całkiem normalnie i zobaczymy, ale oczywiście chcemy wygrać. Partek, mogę cię uspokoić, pij spokojnie. No naprawdę, jak wcześniej nie zrobicie 3 punktów, to grając z Hertą, to raczej jest pewniak. Także możesz... Zobaczę, nie, jest to w piłce nożnej, wszystko jest możliwe. Ale my oglądamy Hertę i komentujemy jej mecze, także no, oni w piłkę nie umieją grać. Marcin Bożycki. Tak, powiedz, Oliver Glasner zaczął ten sezon w Eintrachcie od ustawienia z trójką obrońców z tyłu, czyli właściwie tak jak Eintracht w poprzednim sezonie grał i to przynosiło pomyślne efekty, natomiast dość szybko się do tego ustawienia zraził, no to pamiętamy choćby tę porażkę wysoką w Dortmundzie, więc było to poniekąd logiczne, natomiast no teraz już się czytałem przynajmniej w niemieckich mediach, że chyba powoli się przekonuje do tego, żeby jeszcze raz tę trójkę z tyłu spróbować, a ty jak tak patrzysz z boku, też masz takie wrażenie, że to może troszkę odmienić sytuację, bo nawet chociażby ostatni mecz Lipska pokazał, że zmiana ustawienia potrafi całkiem odmienić zespół, no wydaje się, że Eintracht rzeczywiście jest stworzony do tego, żeby grać trójką z tyłu, ma świetnych wahadłowych, ma przede wszystkim Kosticia, ma dobre dziesiątki, które mogą wspierać napastnika, no uzupełnienie tego 3-osobowego bloku obronnego pewnie jest tam jakąś taką kwestią sporną, no bo jest Endika, Hinteregger, mówi się, że tam tuta w gorszej formie, no ale może Hasebe, więc ciekaw jestem, jak ty to widzisz. Tak, dobrze mówisz, Marcin, właśnie to jest rzeczywiście absolutnie opcją teraz na ten mecz w Antwerpii w czwartek. Trener już wspomniał, że prawdopodobnie zmieni właśnie na tą trójkę obrońców. Jedyny problem jest ten, że prawdopodobnie Van Dijk nie będzie mógł grać z powodu kontuzji, dlatego jeszcze różne ma właśnie myśli w głowie Oliver Glasner, ale mi się wydaje, że jest to absolutnie opcją na następne mecze. Ja rozumiem. A powiedz mi jeszcze tylko, bo jestem bardzo ciekaw, przed programem gadałem z kolegą, który jedzie akurat samochodem po Niemczech i miał autokar Eintrachtu i tak się zacząłem zastanawiać, skąd będziesz do nas nadawał, czy z Eintrachtu, czy z autokaru, czy z jakiejś stacji, więc ciekaw jestem, gdzie siedzisz. Jestem na stadionie akurat we Frankfurcie, jutro po południu ruszamy samolotem do Antwerpii, mamy jeszcze tutaj we Frankfurcie ostatni trening przedmeczowy o 13:30, a konferencję prasową już będziemy mieli w Antwerpii jutro o godzinie 18, ale jeszcze jesteśmy w Frankfurcie. Tak? No to Marcin, poważne kluby to wysyłają samego kierowcę autokaru, a drużyna leci samolotem, ale musi mieć swój autokar na miejscu. No to jest poważny klub. Różnie to bywa. W tym przypadku akurat no, taką opcję właśnie wybraliśmy. A właśnie, powiedz tak z ciekawości, w skali sezonu i tych przeciwników z Bundesligi, to ile razy jedziecie autokarem, a ile razy lecicie? Takie właśnie dystanse jak przykładowo do Berlina, wtedy rzeczywiście piłkarze lecą, do Monachium też polecą, tym bardziej, że widzisz, mają teraz w tym tygodniu 2 mecze, ale niektóre właśnie też mecze wyjazdowe, albo jedziemy właśnie wtedy autokarem, albo też pociągiem czasem. To zależy od dystansu. Okej. Okay. Słuchaj, to jeszcze ostatnie pytanie o Hojgę, no bo pewnie za chwilę ten piłkarz będzie na stałe zawodnikiem Eintrachtu Frankfurt. Wydaje ci się, że no to może być gracz, na którym ten zespół będzie oparty przez kilka lat? Czy to jest dzisiaj skorzystanie jakby z możliwości uzyskania tego zawodnika, błyskawiczna promocja przez Bundesligę i sprzedaż?
Czas pokaże. Rzeczywiście ja sam jestem ciekawy, co ten sezon przyniesie dla Jens Petera Hojge. Chłopak naprawdę utalentowany. No, nie na darmo grał tak samo w Milanie. Mi się wydaje, że naprawdę jest to ciekawy teraz zespół, jak chodzi o atak. Filip Kostić z lewej strony, Hojge na prawym skrzydle. Dlatego no, wiesz, czas pokaże, jak to wszystko się ułoży, prawda? Ale jeśli on będzie zadowolony z Eintrachtu, a my z niego, no to czemu nie? Ja ci muszę powiedzieć, że ja mam takiego jednego piłkarza w Eintrachcie, może nieoczywistego kandydata na gwiazdę, ale przeglądam mu się co tydzień z wielką uwagą. Mam na myśli Jespera Lindströma. To jest chłopak, który no naprawdę coś myślę niezwykłego ma i wierzę, że on po prostu zbuduje się swoją klasę przez Bundesligę. Bardzo bym się cieszył, nie tylko dla zespołu, dla klubu, tylko też dla Jespera, bo chłopak codziennie z uśmiechem przychodzi do pracy na treningi. Jak dziennikarze chcą rozmawiać z nim, to też jest otwarty i nie jakoś gburowato odpowiada, tylko rzeczywiście zawsze z otwartym sercem, jak on to sam mówi, z uśmiechem na twarzy. Niesamowicie pozytywny chłopak, dlatego widzisz, no tacy piłkarze nie są ważni zaledwie na boisku, ale też w szatni. Dlatego Jesper Lindström na pewno też jestem przekonany, że może być fajna przyszłość przed nim. A który zawodnik jest najtrudniejszy w prowadzeniu medialnym? Nie wiem, nie chcę zgadać się na wywiady, odpowiada tak, nie. To ona telefon nie ma takiej rozmowy, Mati. Słuchaj, bardzo serdecznie. Nie, wiesz co, no. jest fajna ekipa, dlatego naprawdę muszę powiedzieć, że to jest też coś, co w Eintrachcie panuje odkąd jestem rzeczywiście, odczuwam takie coś już przez te ostatnie lata, że jest to naprawdę fajny zespół z dobrymi chłopakami, z dobrym charakterem i dlatego mam nadzieję naprawdę, że i ten fajny trener z tym zespołem będą odnosili sukcesy w tym sezonie, bo naprawdę, no, nie tylko, że wiesz, pełnię tą funkcję rzecznika i że pracuję w tym klubie, ale życzyłbym sobie, żeby ten zespół miał sukces. Słuchaj, bardzo serdecznie ci dziękujemy. My się pewnie spotkamy już za kilka dni w Monachium. Bardzo się cieszę. Fajna koszulka za tobą wisi, Mati. Podoba mi się. No wiesz, no, takiego faceta dostałem, speakerem był na stadionie. Fajny gość. Słuchaj, dziękujemy ci serdecznie za to, że poświęciłeś nam czas. Miło było. Pozdrowienia dla trenera Glasnera. Życz od nas zwycięstwa. Dzięki. Także będziemy się pewnie jeszcze nie raz w tym sezonie łączyć. Pozdrowionka, super. Cześć, trzymaj się. Pozdrawiam, cześć. Słuchajcie, z Frankfurtu pojedziemy szybciutko w kierunku dwóch klubów, o których chcę dzisiaj z wami pogadać. Wyjmujemy grilla. Zwalniamy trenerów. Tak, i teraz zastanawiamy się, czy na początek grillujemy Weinzierla, czy Dardaja i całą Hertę BSC. Możecie wybrać. Może w nawiązaniu tego Freiburga, bo grali mecz z Freiburgiem, to może ta ekipa Augsburga z naszymi. No za chwilę ten Freiburga z Hertą. No, czyli wszystko to już mecz się odbył, następny się odbędzie po przerwie reprezentacyjnej, o czym Bartek wspominał. No, obie ekipy wyglądają fatalnie. Augsburg, no nas to boli pewnie podwójnie. Nas, nie tyle fanów Augsburga, co polskich zawodników. Bundesliga, mam ich jak na lekarstwo, więc kiedy patrzymy... Nie, ciężko być fanem futbolu Augsburga. No tak, także podziwiam tych sympatyków z Bawarii, którzy faktycznie cały czas są bliscy tej drużynie i im dobrze życzą i wspierają. No bo faktycznie wygląda to kiepsko. Freiburg, tak jak wspominałem, no zdominował totalnie Augsburg. Augsburg nie mógł pokazać absolutnie nic swojego. I może ten nasz Rafał Gikiewicz jest jedyną taką jasną postacią na tle całego tego Augsburga. No a trener? Kwestia trenera, wydaje mi się, że już nic nie jest w stanie wykrzesać z tych zawodników. Jakiegokolwiek pomysłu w następnej kolejce nie widać, żeby coś zmieniał, a wiadomo, że wygląda to kiepsko od samego początku, więc wydaje mi się, że przerwa ta na reprezentację, którą będziemy mieli po następnym weekendzie, to już jest ten najwyższy czas, żeby trenera zwolnić. Tylko to jest druga kwestia. No, zwolnić trenera to może być jedynie problem finansowy, tylko trzeba mieć godnego następcę, a nie kogoś, kto będzie powielał te schematy. No i o to się obawiam, że w Augsburgu czekają cały czas na ten moment, bo nie mają tego pewniaka, który mógłby zastąpić Weinzierla. Poza rodzinami, czy Rafała Gikiewicza, czy Roberta Gumnego, no to w zasadzie jest chyba taki jeden obywatel z Polski, który ogląda wszystkie mecze Augsburga. To jest takie, powiedziałbym, futbolowe memento mori, że się biczuje każdą transmisją. Artur Wichniarek ogląda namiętnie wszystkie mecze Augsburga. Natomiast... No możemy go trochę traktować, by powiedzieć o rodzinach, jako no bliskiego przyjaciela pewnego zawodnika, więc no to też ma
jakiś no tak, ale mimo wszystko 34 razy w sezonie włączyć Augsburg, to jest duża historia. Marcin, czy ty w ogóle dostrzegasz jakieś plusy, jakieś pozytywy w grze Augsburga? No nie dostrzegam żadnych. Można powiedzieć, że się poprawiła nie w tym ostatnim meczu, tylko w poprzednich troszkę gra defensywna, no bo rzeczywiście po przejściu na trójkę środkowych obrońców Augsburg zaczął tracić goli mniej, ale oni po prostu no, nie potrafią grać piłkę, nie potrafią wyjść spod pressingu, zaatakować, sklecić jakiejkolwiek akcji, ataku pozycyjnego, kontrataku. Ruben Vargas zostaje piłkę na połowie rywala, mija jednego, drugiego przeciwnika i nie ma z kim zagrać. Tam nie ma w ogóle nawet takiego entuzjazmu, żeby jakoś powalczyć, postarać się. No, oglądałem Bochum ze Stuttgartem w weekend, no i Bochum bardzo brakuje umiejętności, natomiast widać ogromne zaangażowanie, wolę walki i chęć do tego, by chociaż ten punkt wślizgami, faulami wyszarpać. W Augsburgu tego nie widzę. Myślę, że to problemem jest trener. No, widzieliśmy na przykładach Mainz Bo Svenssona, na FC Köln Stefana Baumgarta, jak wiele potrafi odmienić szkoleniowiec. Przychodzi inny trener, zaszczepia inną energię w zespół. Przede wszystkim daje im troszkę odwagi, żeby grali do przodu, żeby nie wali się tej piłki wyprowadzić, żeby nie bali się do siebie podawać. No naprawdę, na razie tam jedynym jasnym punktem jest Rafał Gikiewicz, któremu po prostu nabijają statystyki takie, że on dużo tych strzałów odbija. Znów będzie pewnie królował w statystykach obronionych strzałów, no bo ma po prostu pełne ręce roboty. A pamiętajmy, że po 6 kolejkach to jednak Rafał Gikiewicz 3 razy gra na zero. On 3 razy, czyli 50% tak spotkań. Nie, to jest nie puszcza bramki. Też myślę, że mały kamyczek do ogródka dyrektora Stefana Reutera, że tam ta kadra nie jest zła, jest no przyzwoita, właśnie. Natomiast brakuje moim zdaniem w środku pola zawodnika takiego kreatywnego, nastawionego no tak, na ofensywę. Ale mówiliśmy, że przychodzi Dorsz, będzie gwiazdą tej ligi, zbuduje się w tej drużynie. Rozstrzelał nam się Niederlechner, bo ma dwie bramki już w tym sezonie. Jest Arne Meyer. Natomiast nie, tak już zupełnie poważnie. Dzisiaj oglądamy Augsburg, który ma 15 miejsce w tabeli, tak? Z dorobkiem 5 punktów w 6 kolejkach. Waszym zdaniem to jest kadra, mówię o personaliach, o jakości tych zawodników. Na które miejsce w drużynie? Na 15 no, właśnie, na 12? Czy przy innym trenerze spokojnie na środek tabeli? Myślę, że przy takim się bardzo dobrym trenerze naprawdę na środek tabeli, tak jak pokroju Stefana Baumgarta, ale z normalnym trenerem, który miałby troszkę lepsze jakieś wyczucie czy cokolwiek, no jest to na spokojne utrzymanie się. Tak jak mówię, są pewne braki, ale jest to niezła kadra, sensowna. Bo zobacz Marcin, nas zaskakują ekipy z miejsc 5-6-7, gdzie mamy Freiburg, Mainz i Kolonię, czego pewnie byśmy się aż tak nie spodziewali. Więc to nie jest tak, a znowu w drugiej części tabeli mamy Lipsk, Gladbach czy Frankfurt naszego dzisiejszego gościa. Tak, to nas akurat dziwi na starcie sezonu. Tak. Ale FCK w stosunku do poprzedniego sezonu osłabiło wręcz kadrę. Stracili Bornałowa i w poprzednim sezonie w barażach walczyli o utrzymanie z Holstein Kiel, pierwszy mecz przegrywając, a teraz mają są na 7 miejscu, więc naprawdę to potrafi wiele odmienić. Więc wydaje mi się, że kluczowe pytanie w Augsburgu brzmi kto? Kto zostanie tym nowym szkoleniowcem drużyny? No, bo to może odmienić najwięcej zdecydowanie. To jest połowa sukcesu, druga połowa zatrudnić. Tak, zastanawiałem się, kto jest na rynku ostatnio z Holstein Kiel. Odszedł taki ciekawy trener, Ole Werner. On z bardzo przeciętnej drużyny zrobił właśnie te baraże z Kolonią. W tym sezonie gorzej, natomiast rzeczywiście kadra bardzo słaba i też chyba już tam za długo siedział. Wydaje mi się, że to jest taki dobry trener z ofensywną wizją, który mógłby w Augsburgu tchnąć nowe życie. No ale generalnie pewnie jeszcze jakieś tam kilka kandydatur Stefan Reuter w głowie ma. Sądzicie, że może być na przykład ta najbliższa 7 kolejka przed przerwą reprezentacyjną decydująca w kontekście pozostania Weinzierla? Czy niczego nie zmieni Stefan Reuter? Czy czeka na wynik no, w najbliższej kolejce Bundesligi? Ciężko to rozgryźć, no bo w sumie wątpię, żeby jedno spotkanie mogło odmienić obraz całej tej drużyny od początku sezonu, no bo też nie spodziewam się, że zagrają jakiś fantastyczny mecz, nastrzelają goli i będziemy się zachwycać poszczególnymi zawodnikami, wylądują w 11 kickera, no bo to jakiś science fiction totalne, więc wydaje mi się, że będzie to takie tango down, cały czas ten sam niski poziom, więc może tutaj po prostu jest gra na czas dyrektora sportowego i całego jakby no, ale wiesz, ale już mówiliśmy, do zwolnienia. Nie, za chwilę jest remis na Unionie, gdzie świetnie gra Gikiewicz, potem pokonują Gladbach i znowu ma trochę spokoju. No i to jest dla mnie... I to jest przedłużanie moim zdaniem. Oczywiście, dla mnie to jest niepoważne podejście, bo jeżeli teraz jakkolwiek by się udało zagrać pozytywnie mecz, zapunktować, będzie przerwa reprezentacyjna i ten trener nie zostanie zmieniony, to możemy wracać do tematu praktycznie co tydzień i zastaną nas święta i przerwa po rundzie jesiennej. Powiem ci, że przypuszczam, że wątpię, jak mówił były prezydent, bo Dortmund w najbliższej kolejce dla Augsburga. Szanse są absolutnie iluzoryczne.
No ja się zgadzam, moim zdaniem to już będzie najwyższy czas, żeby trenera zwolnić. Tak jak mówisz, troszkę te wyniki zamazywały obraz, stuszowały rzeczywistość. Wygrali u siebie z Borussią Mönchengladbach. Natomiast po takim meczu, w którym Borussia w ogóle nie zagrała nic z przodu, ani razu nie zagroziła bramce Gikiewicza, więc troszkę ukradł czasu Markus Weinzierl. Natomiast jeżeli teraz znowu będzie w czapkę w sposób spektakularno żenujący, no to a może chyba być z takim rywalem. A może być to. Dobra, słuchajcie, to tak odpoczniemy na chwilę od katowania, biczowania. Za chwilę wrócimy do Herty, jakieś słoneczko na niebie niech się pojawi. Florian Wirtz, bo ten chłopak, no po prostu to, co robi, to nie mamy słów jakby podziwu dla niego. Teraz przebija swoimi osiągnięciami bramkowymi Łukasza Podolskiego. Tak, tak, przed 18 rokiem życia obaj skompletowali po 10 goli na boiskach Bundesligi, przy czym Florian Wirtz zrobił to młodszy, tam ponad 100 dni już. Przy 19. A, no nawet grubo ponad 100 dni. No zjawiskowy talent. To 200 jest nawet. Tak, to też pokazuje, jak działa scouting Bayer Leverkusen, kiedy sprzedają Kaja Havertza za 80 milionów euro, a za 300 tysięcy euro kupują Floriana Wirtza i on wchodzi w buty Havertza i sobie daje radę. A trochę, trochę podkradają nie kupują, kradną. Trochę podkradają kolonii to. No tak, podkradają kolonii za 300 tysięcy euro. Kradzież. No ale wiecie, zastanawiam, tylko zastanawiam jedno, bo to jest zawodnik, który rok temu przedłużył umowę do 2026 roku. Rudi Feller czaruje, że Florian Wirtz nie ma klauzuli odejścia, ma takie dżentelmeńskie porozumienie, natomiast ja myślę, że to jest blef. Jeżeli Wirtz przedłużył umowę na tak wiele lat, no to ta klauzula jest i to pewnie jest grubo ponad stówki. No musi być. Tutaj mamy jego statystyki z tego sezonu. No są imponujące. One byłyby imponujące praktycznie dla każdego zawodnika Bundesligi. No bo niewiele lepsze ma nawet Robert Lewandowski czy Erling Haaland. No tutaj biorąc pod uwagę klasyfikację kanadyjską, to jest nawet lepszy od naszego Roberta Lewandowskiego, bo Robert nie ma żadnej asysty przy 7 golach. Tutaj widzimy 5 goli, 4 asysty, więc jest taki mocno wszechstronny, tak jak powiedziałeś Marcin, no drugi też najmłodszy strzelec w ogóle w historii Bundesligi. Najmłodszy Mukoko, tak? Tak. No tak, najmłodszy Mukoko, który tam po 16 roku życia mógł grać i gola zdobył. 80 milionów za Havertza. Gdybym dzisiaj miał obstawiać, a coraz więcej takich historii się pojawia. Wydaje mi się, że to jest chłopak, który tego Havertza przeskoczy. Oczywiście nic nie ujmuje to Havertzowi, ale Wirtz to jest chyba największy talent w niemieckim futbolu na przestrzeni. Nie jest wiem, to też o tyle wyśmienity talent, że może grać właściwie na skrzydłach, na dziesiątce, ale i na ósemce. On bardzo angażuje się w pomoc w defensywie. Często ci piłkarze ofensywni, zwłaszcza młodzi, skupiają się na grze do przodu i się zakrycają. Ale zobacz, on ma też pozycję, może trochę przesadzam z pozycją lidera, ale na boisku chwilami wygląda mi na chłopaka, który już byłby długo w tej drużynie i po prostu wszyscy gromadzą się wokół niego. No to jest iście imponujące. Za chwilę sobie pewnie zobaczymy klasyfikację kanadyjską strzelców najlepszych i asystentów w Europie. Natomiast tak, no, kilka razy tutaj mówiliśmy na temat, to jest akurat klasyfikacja strzelców. Natomiast za chwilę sobie zobaczymy połączenie bramki i asysty z różnych lig europejskich. Tę czołówkę, w której jest Florian Wirtz. Karim Benzema ma 15, 8 plus 7. Na drugim miejscu Haaland 7 plus 4, ale tylko w 5 meczach. To wszystko wypracowane. Immobile, Vinicius, Antonio, Wirtz, proszę zobaczyć, szóste miejsce, 4 bramki, 4 asysty w wieku 18 lat, na siódmym miejscu Robert, na ósmym Mosala. Zobacz, że z tej całej czołówki europejskiej tylko Robert bez ani jednej asysty. No też coś powiem. Wiesz co, no miał sezony, że asystował nie, dużo. Nie, owszem, ja wiem, ale no, w porównaniu z tymi najlepszymi na starcie tego sezonu, to też pokazuje, że jednak tutaj Robert bardziej skupia grę na siebie, a nie na kogoś. Co im będzie podawało, go nie strzelają, to niech oni mu podają, niech on strzela. Natomiast wracając jakby do tematu Wirtza, my kilka razy mówiliśmy o tym, że dzisiaj trudno jednoznacznie określić tę docelową pozycję Floriana. A myślę sobie, a może nie trzeba tej pozycji doprecyzowywać, a może po prostu mówimy o piłkarzu, którego skala talentu jest tak gigantyczna, że wariantowość wyboru trenera na konkretny mecz, no będzie go przepisywać do trochę innego sektora boiska. No dlatego, choć profilem piłkarskim jest zupełnie inny i rusza się w zupełnie inny sposób i tak dalej, no to wydaje mi się, że to byłoby właśnie taki dobry następca Thomasa Müllera w Bayernie. Zawodnik, któremu dajesz wolną rękę, który sobie poszukuje przestrzeni, biega sobie swobodnie za napastnikiem na bokach, właściwie robi co chce, robi to zgodnie z własną inwencją twórczą i kreatywnością i po prostu jako trener zbierasz tego owoce. No pytanie oczywiście, czy Bayern stanie do licytacji kiedyś za Wirtza. Z jednej strony najłatwiej powiedzieć, że nie, bo Bayern dużo na transfery nie wydaje, natomiast ja jestem
niemalże przekonany, że zacznie wydawać coraz więcej na transfery. Bardziej na Niemca. Że zacznie, tak, że zacznie Bayer troszkę to wszystko poluzowywać, chętniej wydawać większe kwoty, więc może i na Floriana Wirtza się zdecydują, bo pasuje naprawdę idealnie do tego klubu. No to zrobiło się słodko jak w cukierni. To jedziemy do Berlina. W Berlinie, a my teraz przenosimy się tutaj do budynków Herty BSC, do Frediego Bobicia, do tego jego wywiadu, gdzie ostatnio się tak dosyć pokrętnie tłumaczył z wyników osiąganych, do ponad 300 milionów wydanych na Big City Club, do klapy boiskowej pod wodzą Pala Dardaja i do wejścia Polaków w tej ostatniej kolejce, trzeci mecz Denisa Jastrzębskiego. No i w końcu po 4 miesiącach i 13 dniach na boisko wraca Pio, Krzysztof Piątek. Robi nawet dwie fajne akcje, oddaje strzał z ostrego kąta, który broni Gulacz. Zobaczcie, tam jest tak kiepsko w Berlinie, że dla Krzyśka wracującego po tej prawie 4,5-miesięcznej przerwie, no to teoretycznie nie mogło być lepszej sytuacji. Ja wiem, że sytuacja Herty jest fatalna i żaden zawodnik tego klubu nie powinien się z tego w żaden sposób cieszyć, ale jeżeli tak Krzysiek usiądzie i tak sam sobie przeanalizuje swój powrót, swoją sytuację, no to teoretycznie autostrada do tego, by grać w tej wyjściowej 11 Herty Berlin i żeby być tym najjaśniejszym punktem. Pytałeś kilka minut temu o najjaśniejszy punkt Augsburga, gdzie jest kiepsko. Mówiliśmy o naszym bramkarzu Rafale Gikiewiczu i tutaj no, są duże szanse, by to właśnie Krzysztof Piątek w tej ofensywie tym jasnym punktem był. Denis Jastrzębski, cieszy nas to, że trzeci raz dostaje połówkę do zagrania. Dalej ciężko go nam ocenić, no bo co weekend po połówce. Co weekend po połówce jest, jest w gazie. To się odbije na zdrowiu. Wciąż młody organizm, więc szybko się regeneruje. Także no mamy szansę na to, by regularnie oglądać dwóch Polaków w składzie. Tak wracając też do Frediego Bobicia, który dzisiaj jeszcze w naszym magazynie pojawił, tak zerkałem, kiedy realizator tego spotkania pokazywał Frediego Bobicza, on już nawet w loży nie ogląda tego spotkania, w towarzystwie innych z zarządu Herty stoi sam gdzieś z boku, ściska mocno kubek z napojem. Widać duże zdenerwowanie tego doświadczonego dyrektora sportowego, a ten wywiad, o którym ty wspomniałeś, no dla tak poważnego faceta, z takim doświadczeniem, trochę niepoważne słowo. Słuchajcie, no jeszcze jedna istotna kwestia, bo oczywiście tutaj fajnie, że życzeniowo określasz przyszłość Krzysztofa Piątka, no. Natomiast chciałbym więcej jakby argumentów merytorycznych, bo prawda jest taka, że Krzysztof Piątek jest w Berlinie w tej chwili dokładnie już 20 miesięcy. Mówimy o transferze w styczniu 2020 roku za 24 miliony. Do tej pory Krzysiek zagrał 48 meczów w Bundeslidze. Jeśli wystąpi z Freiburgiem, to będzie jego 49 mecz w Bundeslidze. Potem nastąpi po przerwie reprezentacyjnej mały jubileusz i w tych 48 meczach na razie to jest 11 goli i 3 asysty. I raz Piątek, a dwa pytanie mam następujące. Biorąc pod uwagę szumne zapowiedzi, aspiracje, pieniądze wydawane. Powiedzcie mi, no bo ja rozumiem, że po to wydano tyle już setek milionów euro, żeby ten klub grał w Champions League. Przynajmniej w pucharach. No nawet nie w Lidze Konferencji czy Lidze Europy, tylko aspiracje były takie, żeby za chwilę grać z powrotem w Lidze Mistrzów, tak jak Hertha występowała. To kto dzisiaj jest waszym zdaniem zawodnikiem klasy na błysk w europejskich pucharach? Nikt. Bo ja patrzę, jak wygląda ta drużyna i naprawdę się zastanawiam mocno. Nie, no nikt, ale tak nawiązać do Krzysztofa Piątka. Owszem, życzeniowo, ale jak miałbym krótko i zwięźle odpowiedzieć, dlaczego tak uważam, to uważam, że nie ma konkurencji. I patrząc na to, jak potencjalni konkurenci się prezentują od początku sezonu, w tym widzę szansę dla Krzyśka Piątka. No jeśli ja czytam w tym wywiadzie Bobicia, że Kunia, że Cordoba, to są piłkarze, którzy nie pasowali jakby profilem mentalnym, że byli problemem gdzieś wewnątrz klubu. No poważnie to brzmi. No to jednak jak nawet zobaczymy, co dawali sportowo, jeden i drugi, no to myślę, że dawali dużo więcej niż ci, którzy może mentalnie profilem pasują do Herty BSC. Bardzo łatwo jest uargumentować własne decyzje, jeżeli się sprzeda piłkarzy. Zawsze można jakieś wady ich wyciągnąć i powiedzieć, sprzedaliśmy ich dlatego, że są indywidualistami, że są egoistami boiskowymi, że za mało pomagają w defensywie i to wszystko bardzo łatwo taką narrację skonstruować. Natomiast po pierwsze, dlaczego nie pomyślono o tym, żeby po prostu zatrudnić trenera, który z takich piłkarzy coś wykrzesa? No, Bundesliga jest multą z świetnych piłkarzy, którzy są indywidualistami, egoistami boiskowymi, no bo taką mają naturę. Natomiast trenerzy ustawiają ich tak, że czerpie z tego drużyna. A dwa, jeżeli takich zawodników sprzedano, okej, okay, Freddy byś miał do tego prawo, to dlaczego nie ściągnął godnych następców, tylko ściąga, rezerwowych z Nicei, rezerwowych z Hoffenheim? No tak jak mówisz, ja sobie
już abstrahując do tego, że te teorie o Big City Club i o Lidze Mistrzów trzeba powoli zakopywać w ogródki, o nich zapominać, bo to już jest taka mrzonka, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, no to 374 miliony wpompowane w ten klub przez Larsa Windhorsta, latem przelana ostatnia transza. Patrzę na wyjściową jedenastkę, jest Zelke, Plattenhardt, Stark, Szwolow, no to taką drużynę można zbudować za 20 milionów, a nie za 374 miliony. Dalej do Rida. To są pieniądze tak spektakularnie przepalone w piecu, że to się nawet w głowie nie mieści. Fakt jest taki, że piłkarsko, czy Cordoba, czy Cunha, czy Luke Bakio, to jest jednak półka wyżej od tych, którzy grają. No jak patrzę, tu Sara, 25 milionów za Sara. Z całym szacunkiem nawet dla Denisa Jastrzębskiego, oczywiście cieszymy się, że gra, cieszymy się, że Polak się zaczyna pokazywać. Natomiast ten zawodnik, który nie poradził sobie w drugiej Bundeslidze, w trzeciej Bundeslidze, i on do tej Herty, tego wielkiego projektu wchodzi, no i łapie minuty, przeskakuje w hierarchii Maksymiliana Mittelstädta, ma jeszcze do rywalizacji Plattenhardta, no i będzie sobie te minuty, mam nadzieję, dalej łapał. No i tak jak mówię, nic do niego nie mam, pokazuje się na razie z dobrej strony, no ale to nie jest jakby adekwatne, to nie licuje z tymi aspiracjami, jakie miała Hertha. Czy Krzysztof Piątek na swój jubileuszowy 50. mecz w Bundeslidze po przerwie reprezentacyjnej wyjdzie z nowym trenerem na ławce? Ja myślę, że tak, to jest identyczna sytuacja dla mnie jak w Augsburgu, że to jest czas najwyższy do tego, no liczę na tego Fredego Bobicza, no bo on nie po to przychodził do klubu, żeby też trwać w tych problemach, które były przed jego przyjściem. I jeszcze pół słowa do tego, o czym mówiłeś. Zapytałeś o nazwisko, odpowiedziałem, że nie ma nikogo na tą chwilę z nazw, które mogłyby jakkolwiek myśleć o europejskich pucharach, o poważnych piłkarzach. Właśnie wszyscy ci, którzy odeszli, czy są na wypożyczeniu Luke Bakio, to byli jedyni, którzy mogli z tymi europejskimi pucharami jakkolwiek się kojarzyć. Panowie, nieoczywisty bohater kolejki, a może oczywisty z racji swojej dyspozycji, tego kopnięcia przede wszystkim z rzutu wolnego. Mówię o Nkunku z RB Lipsk. Tutaj widzimy, jak wyglądał jego ostatni występ. No fakt, że z drugiej strony bez rywala. No tak, ale z drugiej strony dwa tygodnie temu strzelił hat-tryka Manchesterowi City, czyli też sensownemu z kolei rywalowi. No piłkarz fenomenalny, świetnie się go ogląda. Oprócz tego, że świetny technicznie, bardzo dobrze ułożona stopa, wizja gry, no to też bardzo dynamiczny, bo jest tam w czołówce tych piłkarzy, którzy mają najwyższe osiągi szybkościowe w Bundeslidze, więc pewnie kwestią czasu jest, kiedy Christopher Nkunku wyniesie się z Saksonii i znajdzie sobie lepszy klub, a sam Lipsk zarobi na nim kupę kasy. No właśnie pytanie, czy to jest na chwilę obecną najlepszy piłkarz Lipska? Wydaje mi się, że tak. Chyba tak, w obecnej formie jest zdecydowanie najlepszy. Biorąc pod uwagę wszystkie pozycje, wydaje mi się, że to jest teraz najjaśniejsza postać. Zwłaszcza, że nawet te statystyki pokazują, jak jest to zawodnik kompletny, bo tak jak mówię, wykańcza akcje, kreuje akcje, napędza akcje. No, po prostu wszystko robi człowiek orkiestra w ofensywie RB Lipsk. Jakieś dyżurne 60 sekund na temat Bayernu, ktoś coś? Bayern może narzekać, że stracił gola z Greuther Fürth. A tak jak na studiach, zakuć, zdać, zapomnieć. No raczej tak, już później. Robert może narzekać, że nie strzelił gola. No i to było widać, było widać po Robercie, jak podszedł do niego Julian Nagelsmann po spotkaniu, było widać u Roberta takie wkurzenie po tym spotkaniu. Zresztą zawsze widać po nim wkurzenie, kiedy zespół nawet prowadzi 2-0, 3-0. Teoretycznie wydawałoby się, że wszyscy, którzy sympatyzują z Bayernem, powinni być zadowoleni, ale kiedy Robert nie ma tego gola przy swoim nazwisku, to widać, że walczy z samego końca, ale szacunek dla Nagelsmana, że go nie ściągnął w tym spotkaniu, tak jak poprzednik, kiedy już tego gola na swoim koncie miał, bo na tle takiego rywala jak Greuther mógł wpuścić każdego, a Robertowi dać odpocząć w 60 minucie, ale on doskonale wie, że Robert, kiedy nie strzeli, to chce walczyć nawet do 94 czy 5 minuty. Teraz przed Lewandowskim i Bayernem jeszcze dwa mecze przed przerwą reprezentacyjną. Tomasz Kędziora na niego czeka. Tomasz Kędziora czeka w Lidze Mistrzów, a w niedzielę jeszcze drużyna Eintrachtu Frankfurt i potem już będziemy liczyć na Roberta. No przede wszystkim myślę w rywalizacji z wyjazdowym meczu z Albanią w Tiranie, bo to może być klucz jednak do zajęcia drugiego miejsca i w konsekwencji gry w playoffach. Zobaczmy sobie może na bilanse Polaków z tej kolejki, z pierwszej, drugiej Bundesligi, bo już przechodzimy do podsumowania i do tych naszych stałych tabliczek. Lewandowski 90 minut, aż trudno uwierzyć, że tam nie ma gol obok albo dwa. 90 minut Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego w przegranym meczu z Freiburgiem. Tymoteusz Puchacz niestety po raz piąty w tym sezonie na 6 kolejek poza kadrą meczową na spotkanie z Arminią Bielefeld. Być może Tymek zagra w lidze konferencji. Będziemy czekać na decyzję Ursa Fischera. Poza kadrą też Paweł Wszołek, który tydzień temu był na ławce. 8 minut Krzysztofa Piątka, to odnotowaliśmy już po 4 miesiącach i 13 dniach przerwy. Trzeci raz walnął połówkę Denis Jastrzębski. Bartosz Białek wciąż poza kadrą. Leczy się w tej chwili w Polsce, tutaj się rehabilituje i poza kadrą również Daniel
Daniel Krasucki. Jeśli chodzi o drugą Bundesligę, na ławce Bodzek, poza kadrą długa przerwa, kontuzja ciężka, Dawid Kownacki, 32 minuty Kuby Piotrowskiego z Ingolstadt, cały mecz na ławce Adama Dźwigały, 90 minut z Hansą Rostock Marcina Kamińskiego i poza kadrą na mecz z Heidenheim Adriana Stanilewicza. Myślę, że warto słówko, Marcin, o obrońcy twojego ukochanego klubu. No rzeczywiście, na 810 możliwych minut w tym sezonie, łącznie z Pucharem Niemiec, Marcin Kamiński na boisku 810 minut. Jeden z dwóch takich piłkarzy Schalke, obok wahadłowego Tomasa Ovejana. No bardzo dobra forma Marcina Kamińskiego. Wciąż trzyma ten procent dokładnych pasów? Tak, teraz chyba osunął się z trzeciego na piątą pozycję, ale to są takie drobne różnice tam, bo cały czas wokół tych 93%, 94% oscyluje. Do tego wygrywa bardzo dużo pojedynków. No jest kluczowym piłkarzem Schalke. Ostatnio brał też przed tym meczem z Hansą udział w konferencji prasowej. Też trener nie mógł się go nachwalić. Naprawdę bardzo dobra forma. A w tabeli duży ścisk. W tabeli duży ścisk. Zawsze się mówiło, że Marcin Kamiński no dobrze wyprowadza piłkę, ale może brakuje w defensywie. Natomiast na warunki drugiej Bundesligi to jest naprawdę bardzo dobry piłkarz. I w defensywie mu nic nie brakuje. Jest takim liderem tej linii defensywnej obok. No właściwie on i Takura i Tio to jest taki trzyosobowy blok defensywny, który trudno skruszyć i no by tak dalej. Forma naprawdę świetna. Ale jeszcze nie, Blind Beton jeszcze nie. Jeszcze poczekamy chwileczkę. Słuchajcie, no to wracamy do naszych tabelek, tutaj wyników 11 kolejki. Tabelki, proszę zobaczyć, tak przedstawiają się wyniki szóstej serii spotkań pierwszej Bundesligi. Tabela na pierwszym miejscu, no już można powiedzieć, wszystko wróciło do normy. Bayern Monachium, Leverkusen, Wolfsburg po 13 punktów, Dortmund i Freiburg po 12, dalej Mainz, Köln, Union, na dole Arminia Bielefeld, Bochum, a także Fürth. Mamy zapowiedź transmisji na antenie Via Play. Oczywiście to jest stacja, która pokazuje wyłącznie na terenie Polski Bundesligę i tak będzie przez najbliższych 8 sezonów. W piątek Kolonia Fürth, sobota Hertha Freiburg, Dortmund Augsburg, Wolfsburg Gladbach, Stuttgart Hoffenheim, Lipsk Bochum. Ponadto 3 spotkania w niedzielę: Mainz Union, Bayern Eintracht, Arminia Leverkusen. Będą też mecze drugiej Bundesligi, będzie pewnie Bundesliga kobiet, także cały czas piłka niemiecka. Mamy już klasyfikację strzelców. Po 7 bramek Lewandowski i Haaland. Lewandowski nie strzelił, Haaland nie zagrał. Potem już Modest, Schick i Wirtz mają stratę 3 goli do prowadzącego duetu świetnych napastników. 11 kolejki magazynu Kicker. W bramce tutaj mamy Hradeckiego. No, mamy też dwóch piłkarzy Lipska z przodu, a więc Paulsena, Nkunku, jest Hüller, jest Grifo, jest Zakaria, jest Kimmich, Frimpong, Ginter, Richards oraz Raum. Raum, który przecież pamiętamy, miał 15 asyst na poziomie drugiej Bundesligi w barwach Holsztyn Kiel. No to powolutku zamykamy nasze posiedzenie. Emocjonujemy się występami niemieckich drużyn w europejskich pucharach, w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, w Lidze Konferencji. Jak czujecie? Polacy coś tam pograją w tej Lidze Konferencji? Myślę, że Tomek Puchacz może klasycznie dostać na słabszego rywala i będzie odpoczywał. Odpoczywał, będzie biegał po parku. Zupełnie mnie to nie ścigi. Będzie wypoczęty, no, zgrupowanie reprezentacji. Skoro. Damian Gąska, Di Kwalitet, Weszło FM, bardzo. Marcin Bożencki, Via Play. Dziękujemy bardzo. To było kolejne wydanie magazynu Bundestock. Spotykamy się w każdy wtorek. Dzisiaj to wszystko. Cześć.